Hej, Areko 260 wita i zapraszam was na mecz rewanżowy 1/8 Ligi Europy FIFA 17 od 21 na gram wam bardzo, bo to 21.05 będę 16 marca, ale nagrywam wam go dzisiaj, więc o. Dwa mecze nagrywam wam dzisiaj i zaczynam. Najpierw AS Roma kontra Olympique Lyon. Zaraz zobaczę. Jakie są wyjazdowe. Olympique Lyon. A my wracamy, tylko muszę zobaczyć, jak mam miał to. Z nich naturalne, czyli jest to dobrze. Ustawiamy ten sposób. O, to jest wyjątkowe. Zarząd ustawienia gry. Zima. 21 nie można odwiedzić. 21.05, więc ustawiam 21. Niech tak będzie. Nie jedziemy skąd. Kłaniamy się Państwu. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami piłkarski spektakl i mnóstwo emocji. Rzymski stadion Olimpico, w którym w tej chwili muszą dzielić się kibice Lazio i Romy, już niedługo zostanie oddany we władanie tych pierwszych. AS Roma ma bowiem przeprowadzić się na nowy obiekt, nieco mniejszy, ale bardziej funkcjonalny, no i bez niechcianych kibiców lokalnego ryba. Na stadio Olimpico swoje mecze rozgrywają zarówno AS Roma, jak i Lazio. Ale Roma ma już lokalizację dla nowego stadionu. Włodarze klubu chcą wybudować go jako część rodzinnego parku rozrywki we współpracy ze sponsorami Apple, Nike i wytwórnią Disney. Pierwsza połowa rozpoczęła się. Roma przy piłce. Co jest? Złe podanie i strata w środku pola. Pierwsza raundy. No, już blisko pole karne. Dla gazet. Prowadzą piłkę do gry rzutem za ogon. Konalon wymieniają piłkę między sobą. O, ładnie wymuskali teraz piłkę na skrzydle. Co z tego wyniknie? Rozejrzał się, nie chce grać sam. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No i mamy dobry, udany odbiór. Sergi Darder.
No i partnerzy podążają z pomocą. I Bulu? Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Lacazette. Strootman. Może spróbować Salah. O, niespecjalnie mu to wyszło. Ależ niesamowity atak obrońcy. No błąd, strata. Lacazette. Dobre przejęcie, brawo. Odzyskali piłkę w środku pola. Dzeko. Jest okazja do strzału. Tak, kratka. Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Zobaczmy, co się stało. Zawodnik z łatwością omija obrońcę, po czym bez większego trudu umieszcza piłkę w siatce. Ależ to było ładnie rozegrane. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Gracze Romy obejmują prowadzenie. No, zdecydowanie ofensywnie teraz Lyon. Strata w środkowej strefie boiska. Ustawione pełne i nie przełączam ją na nas. Thank you. Lacazette. Gwizdek sędziego. Minimalny spalony. Dobry przechwyt, no bo może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Fekir! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Bardzo dobry odbiór. Dzeko. Dobra okazja powstania strzału. Dzeko. Piłka odbija się od słupka. Wraca na boisko. Nie ma bramki. Atak przerwany, piłka wybita, zagrożenie na razie minęło. No, powtórka pokazuje, jak to było blisko. Zabrakło centymetrów. Teraz. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. El Sharawi. Świetnie teraz zablokował. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ach, szkoda, strata. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. W ostatniej chwili przejęli.
Zdecydował się na środkować. Uderzenie. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Ale świetnie posłał teraz piłkę w dolny ruch. Bardzo trudny do obrony strzał. Pięknie przymierzył bramkarz. Mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Daniele De Rossi. Może spróbować. Nie ma gola. Dobre, dalekie wybicie. Za moment wznowienie rzut rożnego. Termalen. Jest okazja, gol, jest piłka w siatce, brawo! Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Spójrz na to z innego kąta. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Sergi Darder. Lacazette. Sergi Darder. No teraz mają szansę. Szansa na oddanie strzału. Dobra, odebranie piłki bez fału. Fekir. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat 3 do 0. Wprost zdominowali pierwsze 45 minut spotkania. Zdeklasowani rywali i wysoko prowadzą. Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. Słusznie zmyślał i by dalej od własnej bramki. El Sharawi. No i czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Wznawią grę rzutem rożnym. Daniele De Rossi! Dobre to podanie głową. Niesamowity ten dzisiejszy mecz. Zapowiadał się na mecz wyrównanej walki. Tak, wydawało się, że powalczą jak równy. Jest szansa! Gol! To jest właśnie to!
są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Ależ on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Fantastycznie przymierzył. 4-0. Wyraźna różnica klasy. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Może zdecydować się na strzał. Świetnie, brawa do bramkarza. Piękna interwencja. Piłkarz nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mięsień. No, kolejne udane. Szczęście, nie mój. Przejęcie. Fatalne podanie, no i strata. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Szansa! Świetnie interweniuje. Manolas! Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Zmiany w obu drużynach. Perotki. Sprytnie teraz. Jest okazja. Aż się wierzyć nie chce, że nie padła bramka. Widać, że dribling opanował do perfekcji. Musi jedynie dopracować wykończenie. Co ja tu zrobię? No, tam nie wiem, jak to robię, ale... Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Gonalon. Przechwycili przeciwnicy. Dla gazet.
skakali. Tylko, że później wiatr już tak był taki silny, że by było mi komputerowi. A ci co punkty jakieś zabrali? No, to nic. Anulowali. Anulowali, to wiesz. Piłkę przejmują rywale. Perotti. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Wybiega na pozycję. Strzela! Nie ma gola! Za chwilę będą mieli okazję do grania z rzutu rożnego. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Fekir? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Rzut wolny dla Lyon. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. No brawo, świetne wyjście z wodem. Ma trochę wolny wynik za poddania strzału. Niestety źle przymierzył albo źle uderzył. Posłał piłkę o wiele za wysoko. Morel, Lacazette, próbował piętą, ale rywal wychwycił. Nie mieli szans rywale Romy. Pewna wygrana graczy z Wiecznego Miasta. Wynik mówi wszystko. To było bardzo jednostronne widowisko. To prawda, naciskali, naciskali i nie przestawali naciskać cały mecz, czego odzwierciedlenie widzimy w rezultacie. Dziękuję za uwagę, to był pierwszy mecz rewanżowy. Dzieko. Było na tyle w tym meczu, ale to wiesz, jeszcze raz przepraszam za gadanie moje i odgłosy w tle.